Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej, ze studia Telewizji Trwam w Chicago, witam się z Państwem, ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pan inżynier Andrzej Ryczek, który na co dzień mieszka w New Jersey, w miasteczku Butler, a który jest projektodawcą. Kościoła, wotum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II, który powstaje w Toruniu. Witam serdecznie, panie inżynierze. Tak, witam również. Witam również ojca Zbigniewa i witam wszystkich słuchaczy, którzy nas oglądają. Pozdrawiam serdecznie całe Chicago, właśnie to polskie Chicago szczególnie. Panie inżynierze, do poświęcenia konsekracji kościoła, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, a także kościoła zadedykowanego Matce Bożej i Gwieździe Nowej Ewangelizacji pozostało już około trzech miesięcy. To krótki czas, zważywszy na to, że to jest czwarty rok, jak były założone fundamenty i ten kościół powstaje. Tak, no więc Kościół powstał w sensie architektonicznym i konstrukcyjnym prawie rok temu, no i od tego momentu zaczęły się prace wykończeniowe, czyli prace wykończeniowe polegające na, na wykończeniu ścian, stropów no i wprowadzeniu bardzo ważnych elementów artystycznych, czyli witraży. Freski malowane na ścianach, posadzki. To wszystko wykonane w materiałach szlachetnych, tak jak zdecydowaliśmy już w wyjściowej czasie realizacji kościoła. Wszystko z najlepszych właśnie materiałów: marmury, granity, oczywiście w formie szanując. Darczyńców, szanując wszystkich państwa, którzy, którzy no, swoim sercem i swoimi cegiełkami prawda, wzmocnili budowę tego kościoła. Oczywiście wszystko rozważnie jest realizowane, żeby nie przesadzać. W, w tym bogactwie formy, tylko żeby to minimum zachować. Ale to minimum właśnie jest tak, jak wspomniałem, z bardzo szlachetnych materiałów. To są, to są metalowe formy w formie mat, takich blach tombakowych, marmury, granity, nawet sprowadzane z Sardynii. Także, także to w tej chwili jest ten czas, kiedy realizuje się. Wnętrze świątyni. Ci, którzy są nieprzychylni Kościołowi. Kiedy krytykują budowlę, kiedy krytykują właśnie powstawanie kościołów, mówią po co to wydawanie pieniędzy, po co taki przepych? Przecież można to prostszymi środkami zrobić, no ale my jako wierzący wiemy, że kościół to jest miejsce, gdzie mamy oddawać cześć Bogu, a więc to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze, powinno powstać, żeby tam ten kult się odbywał. Tak więc y, 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 Ojcze zbignie w tym samym tonie. Chciałem powiedzieć, że gdzieś trzy lata wstecz, y, prawda? No, nieprzychylne nam gazety polskie y, no, mówiły nawet, y, że świątynia Ojca Ryzyka ocieka złotem. Prawda? Chcę powiedzieć, że to złoto jest faktycznie, natomiast nie ma złota prawdziwego. To jest Najszlachetniejsza forma metalu złotego, która kiedyś w historii świata była używana jako, jako oszukańcze pieniądze złote. To jest metal tombak, który, który my właśnie używamy, który lepiej się sprawuje w przestrzeni zewnętrznej, klimatycznej. On, on zachowuje to, to złoto w nie, prawie w nieskończoność, czyli nasza korona, nasze, nasza kopuła w świątyni jest pokryta właśnie blachą tombakową, a dla Państwa, którzy mają sentyment do, do dawnych naszych prawda, y, terenów y, wschodnich, to chcę powiedzieć, że, że blacha tombakowa została sprowadzona z ze Lwowa, a wyprodukowana w Kijowie. Jako że te firmy ukraińskie potrafią najlepiej tą blachę wykonywać. Czyli na naszej świątyni jest blacha, która przy, przyjechała prosto z Lwowa i, i określoną ilość arkuszy mieliśmy, która, która już y, y, korona jest ponad y, dwa lata. Założona na świątyni, nie zmienia ani przez moment swojego odcienia. Ciągle jest piękna złota, a teraz w momencie kiedy, kiedy świątynia jest tak pięknie oświetlona iluminacją wieczorną, nocną, to to, to to złoto szczególnie pięknie się, prawda, tak reprezentuje elewację świątyni i, 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 i stanowi jakąś takie piękne. Pięk, piękne miejsce powitania ludzi, którzy przyjeżdżają z północnej Polski, wjeżdżając do Torunia od strony Bydgoszczy. Panie Andrzeju, no świątynia, cały wystrój architektoniczny, artystyczny wewnątrz świątyni nawiązuje do naszej historii. No i chyba trudno, żeby było inaczej, szczególnie w tym roku, kiedy obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski i wiemy, że to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, to właśnie zawdzięczamy naszym chrześcijańskim korzeniom, które właśnie w 966 roku, jakby zostały utwierdzone, zapuszczone tutaj na tej ziemi. Tak więc chcę tutaj powiedzieć, ja nie wiem, czy ja się zręcznie. Ja mówię, wydaje mi się, że ja zręcznie potrafię mówić o architekturze, o konstrukcji i, i o budownictwie. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić. No wielką, jakąś taką, taką, takie prawie prorocze przewidywanie Ojców Redemptorystów, szczególnie Ojca Dyrektora, który, no, jak gdyby, cztery lata temu podjął tą, tą misję wybudowania, wybudowania świątyni. Cię, chcę ciągle powiedzieć, że, że tutaj y, ta świątynia jest zbudowana. Z miłości, z patriotyzmu, z, z serc wszystkich, którzy, którzy swoje cegiełki na tą świątynię ułożyli, prawda? Myśmy tylko pokornie y, y, to, 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 to spełnili i wykonywali w, na miarę naszych naj, 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 najlepszych chęci, naszych naj, 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 największych możliwości, czy technicznych, czy talentów. I, i, I chcę tu powiedzieć właśnie, że powstało miejsce o wyjątkowej mocy religii i o wyjątkowej mocy patriotyzmu i, i, i jakiejś takiej takiego oddania dla historii i dla, 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 dla właśnie. Y, tej, tej takiej nawet tragicznej, jak również y, tej ambitnej, tej bardzo pięknej historii narodu polskiego przez wieki. I, i tutaj nie, nie wstydzimy się tego, że, bo zawsze, zawsze historia Polski była w odniesieniu do naszej wiary. Czyli, czyli obojętnie jacy rycerze, jacy żołnierze y, na polach bitew walczących o o, o, o tą naszą Polskę, która no, y, dałby Bóg, żeby, żeby trwała y, długo w, w tej formie, która teraz zaistniała, to jednak, y, to, jednak te, 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 y, to, to wspomnienie jest zarejestrowane na, na ścianach świątyni. Zawsze właśnie y, to, ten, ten, ta, ta nasza wiara była Bóg, honor, ojczyzna. To była podstawowa jak gdyby taka idea, która, która towarzyszyła. I ten obraz tych słów y, y, na świątyni staramy się odzwierciedlić, czyli, czyli, czyli y, z całą odpowiedzialnością. Tutaj y, 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 odpieramy wszelkie ataki, jeżeli ktoś, komu, ktoś by powiedział, że może za dużo jest tej historii Polskiej, tego patriotyzmu, tej martyrologii, to nie to jest wszystko w odniesieniu jakiegoś takiego, taki, taki ścisły przekrój historii narodu naszego. No i w świątyni można zaobserwować ten pewien zamysł, pewną logikę, która jest ukazana chociażby na freskach, które pokazują historię naszego zbawienia, Stary Testament, Nowy Testament. No i również przykuwa uwagę chociażby korowód wielkich Polaków, nie tylko świętych i błogosławionych, ale tych, którzy wpisali się, który ukazany, wpisali się w historię naszej ojczyzny, który właśnie ukazany jeszcze to przez malowidła, czy witraże. No, witraże szczególnie właśnie odnoszą się do największego zrodu Polaków, czyli świętego Jana Pawła II. Tak, więc, więc na pewno na pewno postać i osobowość świętego Jana Pawła II jest tutaj wiodącym, wiodącym elementem, stąd taka forma świątyni, która, która różnie była przyjmowana. Ta, dlaczego okrągła? Ta świątynia, właśnie pragnieniem ojca dyrektora było, ażeby jednak była replika kaplicy papieskiej. Kaplicy papieskiej, w której, jest, w której był fotel, był klęcznik i był mini ołtarz, przy którym przez 25 ponad lat pontyfikatu Jan Paweł II modlił się, rozważał o sprawach Polski, o sprawach świata i ta replika właśnie kaplicy papieskiej powinna się znaleźć w przestrzeni świątyni. Ta odpowiedź nasza była, że robimy kaplicę papieską jako tą jak gdyby diament tej świątyni, czyli ona jest umiejscowiona zupełnie w geometrycznym centrum świątyni i jest formą prezbiterium. I, i tam Czyli sama ta obecność tej świątyni w formie tej, tej kaplicy w formie architektonicznej już mówi o przestrzeni, którą przez te wiel, wiele lat Ojciec Święty na Watykanie jak gdyby no, zajmował się bardzo prywatnych swoich modlitwach i, i, i rozważaniach. Y, oczywiście, y, y, oczywiście tam y, Znajdzie się również relikwiarz, który został prawda, darowany nam przez kardynała Dziwisza, to, to z wielkim tutaj ukłonem w tą stronę. No, to na pewno wszystkie te, 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 te elementy będą mówiły o obecności Ojca Świętego. Natomiast, natomiast mamy pomysł, ażeby na Antresoli otaczającej świątynię na górnym poziomie zrobić taki, 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 taką, tak, taką jak gdyby panoramę pamięci świętego Jana Pawła II, czyli oprócz części tej, o której ojciec Bigniew tu wspomniał, że, że mamy Freski, pięknie malowane freski Starego Testamentu, Nowego Testamentu, które, które, które no wprowadzą nas w ten, ten świat religii, jak gdyby takiej prawdziwej. Chcemy to szczególnie adresować dla młodego człowieka, który, który niekoniecznie. Prawda, tylko z opowieści katechetycznych, ale, ale no, wniknie z rodzicami w przestrzeń świątyni, to ten mały nasz obywatel y, dziecko y, y, spojrzy prawda, i, i to zupełnie jest inny odbiór w momencie, kiedy to jest podane w formie wysoko artystycznej i, i w określonej skali i w określonej przestrzeni. To, to jest całe to, to, to przemawianie tej. To jest ta ewangelizacja, którą chcemy założyć. No, oczywiście, korowód osób. Tutaj nie, nie, nie możemy się wstydzić. Przez ostatnie lata nie zawsze sposób nauczania młodego człowieka w Polsce był w oparciu o tą historię prawdziwą. Czyli te osoby są jakby reminiscencją, jakby powtórzeniem właśnie tych, tych, tych osób wspaniałych, które które, no, które, które cały czas właśnie broniły naszej wolności, przywracały nam ciągle narodową godność, to te osoby są właśnie w tej panoramie malowane i one, y, znaczy trochę żeśmy stremą y, jak gdyby otwierali bramy y, świątyni w tej chwili na, na y, były te spotkania i ku naszej wielkiej radości Polacy to w sposób bardzo piękny przyjęli, że, że właśnie tak to jest potraktowane, że, że że oprócz osób absolutnie świętych, prawda, jak y, y, no, y, Święty Kolbe czy, czy Święty błogosławiony popiłuszko, to, to, to te osoby są oczywiste, natomiast tak jak Pilecki czy, 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 czy inni z, z czasu, nawet końca II wojny światowej, którzy, którzy zostali zabordowani tylko dlatego, że chcieli mieć Polskę prawdziwą, to 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 jest bardzo, bardzo, bardzo piękne i, i, i ten odbiór nas upewnił, że to jest dobry kierunek, który przyjęliśmy. Kiedy rozmawia się z księżmi proboszczami, którzy budują kościół, podkreślają, że stosunkowo łatwo jest wybudować mury, bo ludzie widzą, że powstaje dzieło, powstaje świątynia, te mury rosną, no ale później jak chodzi o wykończenie, to już nie zawsze jest takie zrozumienie i świadomość, że jednak potrzeba dużych nakładów i pracy, i czasu, żeby upiększyć, żeby wykończyć. I chyba tak samo jest i z naszą świątynią. Tak więc to jest, to jest, to jest na pewno, dlatego no, byłem tutaj krytykowany, bo panie inżynierze, a dlaczego droga różańcowa aż musiała być rzeźbiona w Wietnamie? Tutaj Chcę powiedzieć z wielkim ukłonem, z wielkim hołdem dla, dla, dla naszych artystów y, krajowych, że tutaj, tutaj byłem y, tak po dwóch stronach, prawda? po stronie sponsorów, jak również no, z wielkim tym pragnieniem, żebyśmy teraz właśnie do tego maja mieli pełne formy skończone. No, y, Tutaj z największym szacunkiem dla artystów polskich, niestety, ja rozumiem, że to jest Europa, że to jest, że to jest nowy czas Polski, że, że ktoś musi określoną, określone honorarium określić. Natomiast tutaj znowu chcąc uszanować sponsorów naszych, no, ponieważ jestem trochę takim globtroterem światowym człowiekiem, wiedziałem, że są miejsca. Gdzie, gdzie, gdzie można zrobić to, to taniej. Ale dlaczego taniej? Bo chciałem, żeby znowu ten szlachetny materiał. Po zewnętrznej stronie Placu Celebry, który ma 130 metrów na 130, znajduje się 20 portali przepięknie zrobionych w architekturze przez, przez nasze firmy budowlane, przez panów, którzy, którzy patronują inspektorsko. Nad budową tam 20 portali będzie. Za, już, za, już już mamy y, y, około y, 18 y, stacji wyrzeźbionych w marmurze, które przyszły z Wietnamu, które są montowane. I ten szlachetnym y, żeby tą mękę Chrystusa, żeby cała, cała historia y, właśnie liturgiczna. Stacji różańcowych, właśnie tej, tej historii biblijnych, żeby pokazana była nie w formach plastikowych, gipsowych czy cementowych, tylko w tym najszlachetniejszym materiale, które też Bóg stworzył, że to, co On stworzył, byśmy przetworzyli na formy artystyczne. I tak oto ze świątyni wyszliśmy na zewnątrz w naszym tutaj przedstawianiu tego właśnie dzieła, jakim jest Świątynia Wotum Wdzięczności za Świętego Jana Pawła II. I myślę, że tutaj na uwagę też zasługuje ten amfiteatr, który powstał. No co prawda jeszcze nie jest w pełni wykończony, ale już swoją funkcję spełnia, jak chociażby pół roku temu. W czasie spotkania w rodzinie, takiego radosnego, naznaczonego występami zespołów artystycznych, już mogliśmy z tego właśnie amfiteatru korzystać i podziwiać z tego miejsca artystów. Tak, jeżeli, jeżeli ojciec mi nie pozwoli, to ja, to ja trochę to. Dlatego, że to jest wielka moja pasja, to jest wielkie, wielkie jako architekta. To jest, to jest wielkie moje spełnienie, dlatego że, dlaczego chcę opowiedzieć w formie trochę anegdotycznej to o tym, prawda, ponieważ jak wiemy poziom, poziom wód powodziowych, które Wisła w rejonie Starego Torunia, bo to jest to miejsce, które się nazywa Stary Toruń, osiąga, to jest 40 metrów nad poziom Bałtyku. 40 metrów to w momencie kiedy myśmy mieli lokalizację kościoła na świątyni na poziomie właśnie 40 metrów oczywiście to nie groziło zalaniem ale pierwszy poziom posadzek mógłby być już przy jakimś takim zaskoczeniu Wisły prawda ponad tysiącletnim więc udało mi się wywojować dwa metry więcej. Czyli jesteśmy teraz na poziomie 42 i to jest bardzo, bardzo wielkie nasze osiągnięcie. Jesteśmy absolutnie pewni, że, że no Wisła, choćby jak bardzo się starała, już nam nie zaleje nic prawda, w świątyni, ale <laughs> ponieważ y, Plac Celebry dotyka y, skarb wiślanych, które, które od strony Prawda, portu drzewnego, tego sztucznego zalewu Wisły, też się woda podnosi na ten poziom 40 metrów. Czyli, czyli zostanie nam tylko 2 metry takiej, takiej rezerwy. No oczywiście, żeby nam nie podmywało tego pięknego placu, który, który wykonaliśmy. Tu chylę ciągle głowę przed góralami z Zakopanego, którzy, którzy, którzy na kolanach przez ponad rok Ułożyli nam jeden z najpiękniejszych chyba w Europie, może na świecie, placów, to jest, to jest z kopalni polskich granit z zimnika, to jest, to, jest, to jest 8 centymetrowe płyty granitowe, niezniszczalna posadzka, która wieki będzie trwała, ale Wisła może być no, Dosyć taka ścipska i od strony skarb może nam to podmyć, że, że wypłukiwać. W związku z tym zarządziliśmy, że musi być wykonana ściana oporowa od strony Wisły, ale jeżeli ściana oporowa betonowa, która musi, która, która, która musi być, być dość solidna, no to wydamy pieniądze na określoną ilość materiału i betonu. To jeżeli to ma być tylko ściana oporowa inżynierska, to dlaczego nie można ją uformować w formie stopni? A jeżeli w formie stopni, no to automatycznie wychodzi nam, prawda, yy, amfiteatr. Ponieważ ta, ta, ta inżynieria <laughs> yy, no, yy, zmusza nas do wykonania tego zabezpieczenia, to w momencie, a chcieliśmy uzyskać zgodę na Właśnie forma amfiteatru, żeby te pieniądze, które, które wydamy na zabezpieczenie skarpy, żeby od razu były użytecznym elementem. Czyli tutaj to jest takie działanie gospodarskie. To nie dlatego, że my tutaj wymyśliliśmy coś bardzo świeckiego, ale zrobiliśmy piękny prezent dla miasta również i dla, dla pielgrzymów jako takich, którzy nie tylko jak przyjadą z dalekiego z dalekiej Polski, prawda? Żeby, żeby oprócz doznań liturgicznych, doznań no, modlitwy, doznań jakiejś świętości tego miejsca, żeby jeszcze przeżyli trochę takiej właśnie rozrywkowej, rozrywkowego czasu na, na poziomie prawda, wysokiej kultury, takiej naszej czy śpiewaczej, tanecznej czy, czy zespołów jak Śląsk, prawda? I, I w momencie, kiedy, kiedy zaprosiliśmy prezydenta miasta Torunia, który jest zawsze nam strasznie ogromnie życzliwy, pana Michała Zaleckiego, to, to nie powiedzieliśmy, że, 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 że zbudowaliśmy amfiteatr. Oczywiście postawiliśmy go na skarpie właśnie tego Amfiteatru i, 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 i ja przedstawiam tu panu prezydentowi prezydentowi Michowi Izraelskiemu, że, że panie prezydencie, tutaj właśnie oprócz całej tutaj działalności budowlanej zbudowaliśmy takie oto zabezpieczenie, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Więc tak rozbawionego prezydenta miasta jeszcze nie widziałem, ponieważ on to chwycił od razu, że myśmy tutaj u ukisili jak gdyby ten zamysł, prawda, amfiteatru i to, to nam się udało, co właśnie tak jak ojciec Zbigniew wspomniał, że, że już kilka, prawda, odbyło się przepięknych spotkań ku wielkiej radości, no oczywiście y, pielgrzymów, y, chcę powiedzieć, że amfiteatr jest też y, u, wystawiony, w formie na, na, na zalew wiślany, którym, za którym tam będzie zachód słońca. Także ten, ten spektakl przebywania w rejonie świątyni, jak również tego właśnie brzegu y, amfiteatralnego, to, to, to będzie no, wysokiej takiej jest mocy i y, no, takiej elegancji podania tej przestrzeni. No, i wydaje mi się, że tutaj też trzeba zauważyć i warto zauważyć to oświetlenie świątyni, które szczególnie efektownie wygląda w nocy i przyciąga uwagę, czy wręcz budzi zachwyt, a, a zarazem no, podjęcie decyzji, że trzeba w ciągu dnia tam przyjechać i zobaczyć ten obiekt. Tak, tak, więc właśnie, właśnie tak, ojcze Zbigniewie, to. to, to... Akurat ja byłem wówczas cały wrzesień, i we wrześniu ustalili no, formy tego, tej, tej iluminacji. W, w zamyśle jakimś miałem to już tam, wypełniłem na początku projektując świątynię, jak można ją również wyeksponować nocą. Pomimo, że, że ilość tego światła jest. Dość taka, taka dominująca, chcę uspokoić wszystkich, że to nie jest znowu zużywanie ogromnej ilości energii. Są wszystko ledowe światła, które tam na poziomie 6-10 wat żarówki, jednak dające odpowiednią ilość mocy świetlnej, które daje nam ten absolutny obraz. I tutaj chcę powiedzieć o wspomnianym już już prezydencie miasta Torunia, który jest nam niesamowicie wdzięczny, dlatego że od strony Poznania i Bydgoszczy też budujemy kościół jako wotum wdzięczności wizyty Ojca Świętego w 1999 roku w Toruniu. To jest kościół, który też swoją budowlą i architekturą wita od strony Poznania i Bydgoszczy, a z tej strony, prawda, gdzie jest świątynia, świątynia wita właśnie od strony, czy jak ktoś wybierze drogę z Gdańska przez Bydgoszcz, czy, czy z Bydgoszczy, prawda, od strony Szczecina, no to to, to oświetlenie jest też także że Prytyne miasta podkreśla, że, że jakoś Toruń wita wszystkich, wszystkich świątyniami, prawda, nie tylko na terenie Starówki, gdzie posiadamy no, najpiękniejsze ceglane y, kościoły gotyckie prawie na świecie. No i, i, i ale również te nowo zbudowane kościoły też witają, witają ze wszystkich stron. Y, y, Toruń wita kościołami przybyszów. Także to jest bardzo piękne. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tu wizytę w naszym studio, za przedstawienie. Tych właśnie swoich refleksji na temat powstającej czy powstałej już świątyni, która jest wykańczana. No a oczywiście jeszcze raz wszystkich chyba serdecznie zapraszamy na poświęcenie, które będzie wielkim wydarzeniem, a będzie 18 maja, w Dzień rodzin Świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję. Tak, bóg Bóg Drodzy Państwo, dziś w studiu Telewizji Trwam w Chicago gościliśmy pana inżyniera Andrzeja Ryczka, który jest autorem projektu i nadzoruje w tym momencie już wykańczanie świątyni wotą Wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II, a także zadedykowanej świę... Marii Gwieździe Nowej Ewangelizacji. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże.